A, B, C. A, always, B, B, C, closing. Always be closing. Always be closing. Dzień dobry. Więc niedziela rozpoczęła się dość spokojnie. Miało być bieganie z rana, ale będzie trochę później, bo pada deszcz, a w deszczu nie lubię biegać. Tak więc montuję teraz wideo z Public Crowd i ze grupy, korzystając jeszcze z chwili rozruszania. Miałem i wczoraj, i dzisiaj na CrossFit. Wczoraj sam, dzisiaj z synem, natomiast... Więc plan na dzisiaj jest dość napięty i trochę skomplikowany, ale jest duża szansa, że się uda, więc dzisiaj w planach jest m.in. basen z rodzinką. Jest napisanie artykułu. Jest napisanie artykułu na Chmurowisko, który jest w trakcie powstawania. Jest napisanie artykułu na 3poziomy.pl, który jest w trakcie powstawania. Jest przygotowanie kolejnego nagrania z Public Crowd User Group i wrzucenie tego do internetu. Ale najpierw, z racji przygotowania do ultramaratonu, który odbędzie się w maju, mam nadzieję, czas na bieg. I to nie byle jaki bieg, bo dzisiaj 25 km. 25. Niestety nie biorę aparatu ze sobą, bo trochę jeszcze pada. Ale biorę ze sobą Adama na wałkę. Miał być 25 km, ale Nike Plus, aplikacja, której używam i której z całego serca nie cierpię, postanowiła w połowie drogi przestać mi liczyć kilometry, w trakcie gdy pisałem SMS-a do swojej żony. Więc niestety będę rozstawał się z tą aplikacją, ale trening bardzo dobry. Panie i panowie, tak wygląda prawdziwy słowiański przysiad. Pamiętajcie, pełne stopy, rączki z przodu, gotowe do akcji. Tak wygląda słowiański przysiad. A my zbieramy się właśnie na basen. Prawda? Prawda? Mhm. Prawda? Tak więc ruszamy w podróż pełną przygód. Czyli 8 km, więc... Podróż przygód. Przybrałeś się, Piotrek? Tak więc my idziemy i do zobaczenia za chwileczkę. Więc już po basenie. Najpierw trzeba odebrać paczuszkę z firmy, w którą zainwestowałem, a która mi nie przynosi pieniędzy. Ach, ten impost. To nie była najlepsza decyzja inwestycyjna, ale cóż, było minęło. Nie wiem, czy to wina impostu, czy czegoś innego. Podejrzewam, że to troszeczkę wina polskiej giełdy, na której w sumie nic dobrze nie wychodzi. No ale cóż, tak to jest. Fajny produkt, fajna firma, fajny prezes. Ale coś jednak finansowo nie idzie najlepiej. Więc zaraz mam do napisania dwa artykuły i pogadam troszeczkę więcej o pisaniu. Natomiast dzisiaj mam ochotę na coś, czego nie robiłem już dość długi czas. Czyli na... A może piwko? Tak więc pisanie. Fajny tekst czytałem ostatnio w książce. The Six Figure Speaker. I autor, czyli słynny Brian Tracy, mówi o tym, że osoba dlatego jest prezenterem albo prelegentem, gdyż nie potrafi nie mówić. I osoba, która jest pisarzem, to jest osoba, która nie potrafi nie pisać. I ja ostatnio popadłem w taki stan, że zacząłem pisać troszeczkę mniej i zacząłem się źle czuć z tym, że piszę mniej, bo dawniej pisałem bardzo dużo. Więc dawniej pisałem bardzo dużo o certyfikatach i kiedyś otworzyłem taki blog IT Certification Master. I gdy spojrzymy na początki tego bloga, czyli na lata 2011-2012, to zobaczymy, że artykułów było dość dużo. I na przykład w takim lutym 2012 napisałem raz 22 artykuły. Oczywiście to zaowocowało tym, że ten blog do dzisiaj zarabia na siebie, ale ja nie o tym. Bardzo lubię pisać i bardzo lubię dawać innym idee, które są w mojej głowie albo coś, o czym się dowiedziałem. I nawet sobie nie zdaję sprawy, jak wielu idei, które przeczytałem w jakichś książkach albo przeczytałem w audiobookach, podcastach, nie jestem w stanie ci przekazać, bo nie mam kiedy. Ten vlog ma zazwyczaj maksymalnie 10 minut. No i blogi też potrafią przyjąć tylko ileś tekstów. Ale w tej chwili piszę tylko w dwóch miejscach. Pierwsza rzecz to jest mój blog dotyczący chmury publicznie, czyli Chmurowisko, i trochę zamierzam trochę więcej popisać najbliższymi czasami. Natomiast takim drugim blogiem są 3 poziomy.
gdzie wypisałem wszystkie swoje zadania, które chcę osiągnąć w życiu i piszę o nich. Ale nie tylko to, bo piszę również o rzeczach, które się dzieją w moim życiu, jak na przykład przeczytanie pewnej książki, która wywarła na mnie duże wrażenie, informacje o tym, że kupuję mieszkanie, ale nie sobie, no i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. I właśnie teraz mam dużą chęć wrócić do tego pisania i pisać więcej. To, czego się nauczyłem przez te wszystkie lata, to to, że aby zostać dobrym pisarzem, trzeba pisać dużo. A bycie dobrym pisarzem pomaga w każdej sferze życia. Natomiast chciałem Ci pokazać parę miejsc, które ja używam do tego, aby się uczyć, jak pisać, i informacje do tego, jak pisać nagłówki i jak pisać dobry tekst. Więc rzecz pierwsza, od której zacząłem praktycznie całą swoją przygodę z tym, jak się pisze i jak pisać na przykład nagłówki, które przyciągają uwagę, to jest blog Copy Blogger. I nawet jak mam czasami jakieś chwile zastoju, to wchodzę sobie do tego bloga i patrzę zakładkę Popular Articles i tutaj są takie nagłówki, które są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I po prostu biorę taki jeden z nagłówków i przerabiam go po swojemu, ale też często dość odwiedzam tego bloga, aby przeczytać o tym, jak pisać dobre artykuły, które ludzie chcą czytać. Druga rzecz to jest ten pan. To jest geniusz. Pan się nazywa Neville i jest moim skromnym zdaniem mistrzem marketingu i pisania. Z pewną odpowiedzialnością mówię o tym, że nie ma nikogo, kto pisze lepiej na całym świecie. Nie mówię tu oczywiście o powieściach albo o jakichś felietonach, ale mówię tutaj o takim pisaniu dla ludzi. I jak zobaczymy sobie jakiś jeden z jego wpisów, na przykład jeden z moich ulubionych wpisów, czyli headlines, czyli nagłówki, które sprzedają, to zobaczcie, w jakiej formie on pisze to wszystko. Są bardzo proste rysunki rysowane przez niego w aplikacji Google'owej i tekst, który po prostu wciąga w siebie. I bardzo dużo się nauczyłem o tym, jak pisać z tego właśnie bloga. Ale też chwila, gdy mam jakieś chwile słabości, nie wiem, jak na przykład napisać dobry nagłówek, albo jak napisać dobry tekst, który przyciąga wzrok i chce się go czytać, to właśnie odwiedzam tego bloga i go czytam. I rzecz numer 3, która pochodzi z jednego z moich ulubionych filmów, czyli Glengarry Glen Ross. Jest to film o sprzedawcach, natomiast jest taka genialna scena z Alekiem Baldwinem. Jeżeli jej nie oglądałeś, to proszę obejrzeć tę scenę, jest niesamowita. Ale chciałem dosłownie puścić urywek tego filmu, aby pokazać też jedną ważną rzecz, której się nauczyłem o pisaniu. I bardzo mocno zmieniło na przykład to, jak piszę maile, ale też jak piszę artykuły, jak piszę jakieś newslettery. AIDA, Attention, Interest, Decision, Action. Attention, do I have your attention? Interest. Are you interested? I know you are, because it's buck or walk. You close or you hit the bricks. Decision. Have you made your decision for Christ? And action. Więc ta zasada, czyli attention, interest, decision, action, jest podstawą marketingu, ale jest ekstremalnie ważna w każdym aspekcie życia. Jeżeli piszesz maile na co dzień, a prawie każdy z nas pisze, jeżeli piszesz jakieś oferty, listy, dokumentacje, cokolwiek, to poznanie tej prostej zasady AIDA zmienia całkowicie podejście do tego, w jaki sposób się pisze. Więc zachęcam do zapoznania się z tymi tytułami, a ja wracam do swojego słoika i piszę artykuły. Jeden o chmurze, a drugi to jest artykuł, w którym się dzielę wszystkimi swoimi pomysłami biznesowymi, bo jestem w trakcie spełniania takiego marzenia, o którym za dużo jeszcze nie mówiłem, ale kiedyś pewnie powiem, czyli o tym, żeby upublicznić wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek miałem i myśliłem. I to jest właśnie taki jeden mały kroczek na drodze do tego celu. Tak więc do zobaczenia jutro, a ja wracam do pracy.